przerwy od razu wracamy do meczu. Można powiedzieć, teraz sędziowie nie mieli trudnego zdania, także rozpoczynamy czwartą kwartę. Trzecia próba, 10 yardów do przejścia. Izrael. Akcja biegowa, Tomasz Dziedzic z prawą stroną. I flaga na boisku. Czekamy jeszcze na werdykt sędziego głównego. Holding, numer 3 w drużynie ataku. 10 yardów kary, trzecia próba. Dużo jardów do przejścia przez Panthers z Wrocław. Izrael przy piłce, naciskany tam przez defensywnego, pozbywa się jeszcze piłki. Kai Izrael, flaga rzucona na boisku. Maciej Suchanowski dobrze naciskał rozgrywającego Panthers z Wrocław, ale posłuchajmy, jaki będzie werdykt sędziego. Już tam w trakcie konsultacji ze swoimi kolegami sędzia główny. Przewinienie osobiste. Czoplo, numer 77 w drużynie ataku. Kara jest odrzucona w rezultacie akcji, czwarta próba. Okej. Dobrze też się spisała defensywa z Chłopc Gdynia. Doprowadzili ofensywę. Panter do czwartej próby zgłoszona na gościa. Zdołał ją utrzymać w swoich rękach Angelo Pis. Dlatego na szczęście dla Seahawks zostają oni w posiadaniu piłki i od pierwszej próby rozpoczyna formacja ataku drużyny gospodarzy. Dwudziesty drugi jar własnej połowy. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Brown przy piłce, na prawą stronę do Pawła Fabicha. Piłka niezłapana, podanie niekompletne, także druga próba dalej, 10 yardów do przejścia. No i wkraczamy też w fazę, gdzie każda piłka jest na wagę złota dla Seahawks Gdynia, jeżeli chcą powrócić do tego spotkania, jeżeli chcą wyjść z tego spotkania zwycięzcy.
Jak na razie to zero widniejące na tablicy wyników musi być mocno frustrujące dla wszystkich, którzy zgromadzili się, by kibicować Seahawks Gdynia. A teraz Angelo Pis lewą stroną. Dobra akcja biegowa. Zbliża. Running back Angelo Pis. Formację ofensywną do zdobycia kolejnej pierwszej próby. Jak na razie będziemy mieli próbę trzecią, a do przejścia około 5 yardów. Drugie podanie do Pawła Fabicha na prawą stronę, jednak bliski przechwytu był Karol Mogielnicki. Mógł sam na swoim koncie dzisiaj zdobyć już drugi przechwyt. No i po tej trzeciej próbie mamy próbę czwartą, zmiany w formacji ofensywnej Seahawks. Decydują się na odkopnięcie piłki. Trzeba to oddać defensywie drużyny gości, że spisują się w dzisiejszym spotkaniu znakomicie. Choć pozwolili na zdobywanie pierwszych prób przez Seahawks Gdynia, o tyle nie udało się na razie drużynie gospodarzy zapunktować. A teraz po tym pancie. Hubert Hudy zabezpiecza piłkę w swoich rękach i z miejsca, w którym to zrobił, znów na boisku pojawi się formacja ataku. Po zakończeniu akcji mamy dwa niesportowe zachowania. Numer 50 w drużynie Panthers i numer 97 w drużynie Seahawks. Kary wzajemnie się znoszą. Rezultatem akcji pierwsza próba. I tutaj mieliśmy trochę niesportowego zachowania, czyli takiego chleba poprzedniego w meczach futbolu amerykańskiego. Cytując Vince'a Lombardiego, legendarnego trenera ligi NFL, futbol amerykański to nie jest sport kontaktowy, to sport kolizyjny. Sportem kontaktowym jest chociażby taniec towarzyski. I teraz pierwsza próba, Panthers Wrocław, 10 yardów do przejścia. Akcja biegowa, Marcus Sims, prawą stroną. Marcus Sims, niesamowity. W ostatniej chwili Hubert Hudy powstrzymuje Marcusa Simsa przed tak naprawdę zdobyciem przyłożenia. Był on ostatnim defensorem, który był w stanie zatrzymać wrocławskiego running backa. Ta sztuka mu się udała, ale to już jest po zdobyciu pierwszej próby na Panthers Wrocław. Także pierwsza i 10 yardów do przejścia. Izrael szuka podania na lewą stronę. To podanie jest kompletne. Tomasz Dziedzic po raz kolejny notuje na swoim koncie kompletne podanie. I druga próba do przejścia. 2 yardy. Akcja biegowa, flaga na boisku. I pytanie. Offside, numer 97 w drużynie obrony. 5 yardów kary z poprzedniego miejsca, w wyniku kary pierwsza próba. Maciej Suchanowski
skasował offside, czyli przekroczył linię wznowienia jeszcze przed rozpoczęciem akcji, a właściwie po rozpoczęciu akcji znajdował się już po stronie Panthers Wrocław, to jest niedozwolone. W rezultacie prezent w postaci pierwszej próby dla Panthers Wrocław. I na 18 yardzie Wrocław Panthers. Kyle Israel dał piłkę Markusowi Simpsonowi. Ten w górę boiska zatrzymany. Ale te akcje biegowe przynoszą yardy Panterom. I to może być niepokojące dla Seahawks z uwagi na to, że formacja ofensywna coraz bliżej pola punktowego. Druga próba do przejścia. 3-2 yardy. Jeszcze raz Markus Sims środkiem boiska. Zdobyta pierwsza próba przez Markusa Simsa. I na na szóstym yardzie Panthers Wrocław będą mieli 4 próby, by przejść ten dystans. I po raz kolejny znaleźć się w polu elizejskim futbolu amerykańskiego, czyli w polu punktowym. Zobaczymy, jak teraz spisze się także defensywa Seahawks Gdynia. Trudne zadanie przed nimi. Izrael oddaje do Simsa, ten świetnie przeczytany przez Timothy McGee. I ten wielki defensywny liniowy sprowadzony do Seahawks Gdynia. I jak na razie zatrzymuje Markusa Simsa, prowadząc do drugiej próby. I nagle z 6 yardów zrobiło się tych yardów 9. Druga próba. Izrael rozgląda się za podaniem, a teraz sak kapitalna. Chyba tam lekkiego urazu doznał Kyle Israel. Na szczęście nic poważnego się nie stało. A na boisku pojawia się dzisiaj pierwszy raz Bartosz Dziedzic, quarterback reprezentacji Polski. Tak naprawdę można powiedzieć przyszłość. Patrują w nim szkolenia w reprezentacji kadry. A teraz zobaczmy akcję biegową Markus Sims. Zatrzymany i będzie mieli czwartą próbę. I pytanie Timothy McGee, też tutaj krótkie pomoc z podniesieniem się w sprawie, ale już wszystko gra, także będzie czwarta próba. Co do Bartka Dziedzica, to trzeba powiedzieć, że to on był pierwszym rozgrywającym w zeszłym sezonie dla Panthers Wrocław. Także pierwszym rozgrywającym włączając Wrocław. A jak na razie próba filtru ze strony Panthers Wrocław. To podanie, to kopnięcie nie zakończyło się sukcesem, ale także pojawiła się flaga na boisku. I
biegnięcie zawodnika kopiącego w drużynie obrony. 5 jardów kary, nadal czwarta próba. Utrzymują się przy piłce, a to za sprawą kary, jakiej dopuścił się ten zawodnik Seahawks. Otóż kopiący jest, można powiedzieć, okryty takim immunitetem na boisku. W trakcie kopnięcia nikt nie może temu zawodnikowi nic zrobić, nie może go powalić, złapać. Można tylko blokować piłkę. A ponieważ został zaatakowany, to 5 jardów kary dla Seahawks. Powtórzenie czwartej próby. Pytanie, teraz co w tej czwartej próbie zadecyduje sztab szkoleniowy Panthers Wrocław? Z tego co widzę, na boisko powraca Kyle Israel. Przerwa na żądanie Panthers. I jeszcze o przerwę na żądanie prosi trener Panthers Wrocław. Także słyszymy się w tej krótkiej przerwie. Drużyna Mistrza Polski gra na Narodowym Stadionie Rugby dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem tytularnym Seahawks Gdynia jest miasto Gdynia. Drużynę wspierają też firmy Abacus Gdynia, ATC Cargo, ACC Event, PPC ADO, Burger Polen, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy, DCT Gdańsk, Aerotrans, EKB Container Logistik Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lattice Logistics, Lokoni Intermodal, Marsper, MTMG, Morski Terminal Masowy Gdynia, MSC Poland, Ostwest, Omega Pilsner International, Pol Agent, Primer Spedycja Międzynarodowa, Refcon Service, Samina Dolbene Polak, TS Transpet, VGL Group, Uni Logistics, Zarząd Polskiego Portu Gdynia. Wszystkim za wsparcie serdecznie dziękujemy. Przerwy na żądanie, wracamy do czwartej kwarty, ostatniej kwarty w spotkaniu Seahawks Gdynia kontra Panthers Wrocław. Jak na razie wynik to 26-0 dla drużyny gości. Czwarta próba do przejścia około 19 yardów. I dalej przy piłce Panthers Wrocław, Kyle Israel. Podanie do Dawida Tarczyńskiego, niekompletna flaga na boisku. I tutaj chyba sygnalizował defensive pass interference, ale tego dowiemy się jeszcze od sędziego głównego. Nieuprawniony kontakt przy podaniu 26 w drużynie obrony. Karol jest ustawienie piłki w miejscu faulu i automatycznie pierwsza próba. Także katastrofalnie się zakończyła ta czwarta próba dla Seahawks Gdynia. Wydawało się, że akcja została obroniona, jednak kończy się to pierwszą próbą po niedozwolonym kontakcie z zawodnikiem, który piłkę odbierał od swojego rozgrywającego. Także 6 jardów do przejścia, pierwsza próba. Wracamy tak naprawdę stamtąd, skąd zaczęliśmy. Te wszystkie poprzednie próby. Kyle Israel, oddanie do Markusa Simsa i ten jest szans. Tym razem przeciwko defensywie Seahawks Gdynia. Zatrzymywał Lamonte Gavis. Tutaj zachęcam do znalezienia na kanale YouTube projektu, który prowadzi Lamonte Gavis, Ohio to Poland. Jest to na pewno projekt, który w jakiś tam sposób pobija serca kibiców tutaj w Gdyni. Także mogłoby zainteresować tych, którzy są po prostu zainteresowani futbolem amerykańskim. Serdecznie zapraszam do Polenta. Na razie Marcus Sims środkiem, nikt nie jest w stanie go zatrzymać. Przyłożenie Panthers Wrocław. Marcus Sims notuje kolejne
kolejne punkty dla drużyny gości. Raz jeszcze próba podwyższenia wyniku zakończona sukcesem i mamy 33-0 dla Panthers Wrocław. Jeszcze tylko pytanie brzmi, ile pozostało do zakończenia czwartej kwarty? Ta sytuacja nie najlepiej się rozrysowuje dla fanów z Gdynia. A na razie Dawid kończy długi wykop. Będzie próba powrotu z piłką Angelo Pis lewą stroną. Poślizgnął się Angelo Pis tuż przed tym, zanim wylądowali na nim zawodnicy Panthers Wrocław. I będziemy mieli pierwszą próbę 10 yardów do przejścia. Na 17 yardzie formacja ofensywna Seahawks. Do przejścia 5 yardów. I jeszcze raz bram przy piłce. Paweł Fabich odbiera piłkę i od razu ląduje na nim trzech defensorów. Także będziemy mieli trzecią próbę i do przejścia. Jednak na nic się zdała ta sztuka, także czwarta próba do przejścia, 7 yardów, mocno cofnięta formacja. Tak przerwę na żądanie Seahawks Gdynia. I oczywiście o przerwę na żądanie poprosił trener Maciej Cetnerowski. Drużyna Mistrza Polski gra na Narodowym Stadionie Rugby dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem tytularnym Seahawks Gdynia jest miasto Gdynia. Drużyny wspierają też firmy: Abacus Gdynia, ATC Cargo, ATC Event, PPC Adolf, Burger Poland, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy, DCT Gdańsk, Aeronet, EKB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermodal, Masta, MTMG, Morski Terminal Masowy Gdynia, MSC Poland, Ostwest, Omega Fusion International, Pol Agent, Primer Spedycja Międzynarodowa, Refcon Service, Savino Dublene Poland, S-Transpect, VGL Group,
Unii Lodzińskiej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Wszystkim za wsparcie serdecznie dziękujemy. I po tej krótkiej przerwie wracamy do czwartej kwarty. Czwarta druga Seahawks Gdynia dalej przy piłce. Zobaczymy, co po tej przerwie na żądanie rozpisał Maciej Cetnerowski swoim zawodnikom. Brown bieg lewą stroną. Nie ma tam miejsca, szuka miejsca po drugiej stronie. Mika Brown dalej na nogach. Rozpędza się Mika Brown w górę boiska, zatrzymany. I ta czwarta próba nie kończy się kolejną pierwszą dla Seahawks Gdynia, lecz pierwszą próbą dla Wrocław Panthers. Do końca czwartej kwarty zostały 2 minuty i 49 sekund. I tak jak Państwo słyszeli, do zakończenia czwartej kwarty 2 minuty 49 sekund. Dogodnie sytuacji Wrocław Panthers, jak na razie Markus Sims z środkiem boiska. Można powiedzieć, że ten deficyt punktowy, jeżeli teraz jeszcze się powiększy po tym rajdzie ofensywnym Panthers Wrocław, będzie już nie do odrobienia, nie starczy po prostu czasu drużynie Seahawks, jednak mogą na pewno liczyć jeszcze na skuteczne akcje defensywne. Przydałby się teraz jakiś przechwyt, jakieś upuszczenie piłki ze strony Panther, by ten mecz ponownie nabrał rywalizacji. Widzimy na boisku też Bartosz Dziedzic. Na rozegraniu także Stefan Bocheński zamiast Markusa Simsa. Także już drugie skrzydce. Jest podanie Bartosza Dziedzica. Tam chyba tym adresatem podania był. Jeżeli dobrze widziałem, do końca czwartej kwarty została 1 minuta i 56 sekund. No i na boisku znów pojawia się Markus Sims w miejsce Stefana Bochyńskiego. Trzecia próba. 9 yardów do przejścia. Panthers Wrocław, z tego co można zaobserwować na boisku, nie będą się decydowali na kolejną próbę field goal, czyli to kopnięcie. Będą próbowali przejść dystans 10 yardów, a wprowadzić piłkę od razu na pole punktowe. Dziedzic przy piłce. Szuka podania Bartosz Dziedzic. Pozbywa się piłki. Podanie niekompletne. Także na blisko wyjdzie jeszcze ofensywa Seahawks Gdynia. Do końca czwartej kwarty. 1 minuta i 6 sekund. 1 minuta i 6 sekund do zakończenia spotkania. Choć rezultat tego meczu nie zostanie zmieniony, na pewno gracze Seahawks mogą jeszcze zmniejszyć deficyt punktowy. Pamiętajmy, że w rozrachunku w tabeli w top lidze ta różnica punktów może mieć duże znaczenie na koniec sezonu. Bram przy piłce, podanie do Dawida Kryszyłowicza. Ten dużo ma miejsca w środku, a teraz jeszcze mocno zatrzymany Dawid Kryszyłowicz. Druga próba, 5 yardów do przejścia. Dawid Kryszyłowicz
jest jednak zawodnikiem, który jest odporny na mocne uderzenia, co, o czym mogli się Państwo przekonać w meczu z Warsaw Sharks, kiedy potężnie został zatrzymany przez Aleksa Bartleta. Dawid Kryszyłowicz tam się otarło nawet o mocny uraz głowy. A teraz druga próba, akcja biegowa, Angelo Pease. Wybiega poza boisko. To zatrzymuje czas. Prowadzi do trzeciej próby. I w trzeciej próbie do przejścia. Dwa jardy. Brown przy piłce. Szuka podania Mika Brown. Bliski słów przekrytu Karol Mogielnicki. Oczywiście adresatem piłki nie był on, a Dawid Kryszyłowicz. Jednak dzisiaj kapitalnie spisuje się ten zawodnik defensywny w szeregach Panthers Wrocław, Karol Mogielnicki. Czwarta próba, dwa jardy do przejścia. Decyzja o akcji biegowej ze strony rozgrywającego. I zdobyta pierwsza próba, jeszcze tam wpadli w efekcie zderzenia z defensorem, wpadli na siebie Mika Brown i Angelo Pease. Przerwa na żądanie jest jego uzbrojenia. Jeszcze o przerwę. Do końca czwartej kwarty zostało 12 sekund. Do zakończenia meczu 12 sekund. Raczej już tutaj nic się nie zmieni. Zwycięzcą tego spotkania będą Panthers Wrocław. Można powiedzieć, że udało im się zrobić taki delikatny rewanż za to, co przytrafiło im się w finałach w 2014 roku. Jednak jak podkreśla Kuba Kłogowski, prezes Panthers Wrocław, że prawdziwy rewanż za finał odbędzie się 11 lipca na stadionie we Wrocławiu, gdzie odbędzie się superfinał do ligi. Czyli można powiedzieć, że już są takie predykcje składane tutaj przez wszystkich, że to Seahawks i Panthers znajdą się w finale. No trudno się dziwić, bo jak na razie do tej pory obie drużyny po prostu miatały w ziemię swoich przeciwników w spotkaniach. Wysokie wygrania punktowe z jednej i z drugiej strony. Jak na razie chyba już ostatnia akcja, Angelo Pease. Środkiem boiska. I to jest koniec spotkania, proszę Państwa. 33-0 wygrywają Panthers Wrocław. Koniec meczu. Wielkie gratulacje dla różnych gości. Także gratulacje dla Seahawks Gdynia za podjęcie walki. I chociaż dzisiaj bez punktów, to zobaczymy, co nastąpi w meczu rewanżowym.